Mamy wielomian p od x, to jest wielomian piątego stopnia. No i tak, i naszym celem jest po pierwsze, mamy znaleźć wszystkie rzeczywiste pierwiastki wielomianu p od x. Tu jest podkreślone rzeczywiste, dlatego że być może, jak już wiecie, a jak nie, to być może się dowiecie, istnieje pewne rozszerzenie pojęcia liczby rzeczywistej i te liczby nazywają się liczbami zespolonymi i pierwiastki, wielomian może mieć pierwiastki zespolone oprócz pierwiastków rzeczywistych. Więc tutaj jest podkreślone, że chodzi o pierwiastki rzeczywiste. No i może warto przypomnieć, co to jest pierwiastek. No, co to jest pierwiastek wielomianu? To jest jego miejsce zerowe, czyli miejsce zerowe wielomianu p od x, czyli innymi słowy, no, musimy rozwiązania równania p od x równe 0. Tak? To są rozwiązania tego równania, jego miejsca zerowe nazywamy pierwiastkami wielomianu p. Czyli to jest pierwsze nasze zadanie. Potem mamy odpowiedzieć na pytanie, ile punktów wspólnych z osią OX ma wykres P od X. No to zobaczmy. No, tutaj, jeżeli naszkicujemy taki wykres takiego wielomianu, który może na przykład wyglądać jakoś tak, to co to są punkty wspólne z osią OX ma ten wykres? Co to są punkty? No to są dokładnie miejsca zerowe tej funkcji, prawda? Czyli innymi słowy pierwiastki wielomianu. Czyli jeżeli znajdziemy wszystkie rozwiązania tego równania, no to będziemy umieli odpowiedzieć na to pytanie, ile punktów wspólnych ma ten wykres. No i jaki jest najmniejszy pierwiastek? No to chodzi o ten najmniejszy. To jak już znajdziemy wszystkie, to znajdziemy też sobie najmniejszy. Dobrze, czyli musimy rozwiązać równanie p od x równe 0. Teraz, ponieważ p jest wielomianem piątego stopnia, to nie ma jakichś ogólnych metod na rozwiązywanie równań piątego stopnia. I jedyną taką metodą jest to rozkład tego wielomianu p na czynniki. Wtedy będziemy mieli wielomiany niższych stopni. Wtedy może nam się coś uda zrobić. Uda nam się rozwiązać to równanie. Więc pierwszą rzeczą, która się tu narzuca, no w każdym z tych składników jest x. Wobec tego możemy sobie x wyłączyć, czyli będzie tak x razy x do czwartej plus 9x kwadrat minus 2x kwadrat minus 18. O, no to mamy teraz wielomian czwartego stopnia. Teraz popatrzmy, tu mamy 9x kwadrat minus 2x kwadrat, x kwadrat, więc w zasadzie moglibyśmy napisać, że to jest 7x kwadrat. No i tak zresztą tutaj na początku te wyrazy trzeciego stopnia są rozdzielone, ten wyraz jest rozdzielony na 2, na sumę dwóch, a to dlatego, że być może nam to ułatwi rozkład na czynniki. No i po to to jest pewnie tak zapisane. Mianowicie popatrzmy na pierwsze dwa wyrazy, pierwsze dwa składniki tutaj. Jeżeli wyłączymy x kwadrat, czyli to możemy zapisać jako x kwadrat razy x kwadrat plus 9. I teraz jeżeli popatrzymy na t i wyłączymy minus 2, to nam zostanie również x kwadrat plus 9. Prawda? Minus 2 razy 9 to jest 8, minus 18 i minus 2x kwadrat. Aha. No to będziemy mogli x kwadrat plus 9 wyłączyć. Czyli ten nasz wielomian p od x można zapisać w ten sposób. No i teraz wyłączając x kwadrat plus 9, no zostanie nam tutaj x kwadrat minus 2. No teraz tak, to jest wielomian stopnia drugiego, który jest nierozkładalny, prawda, bo on nie ma pierwiastku, bo to jest zawsze większe od zera. Natomiast x kwadrat minus 2, no 2 to jest, no można, 2 to jest pierwiastek z 2 do kwadratu, tak? Wobec tego różnica kwadratów, czyli to możemy rozłożyć od razu w ten sposób. Czyli nasz wielomian wygląda tak. X kwadrat plus 9, może w takiej kolejności. X minus pierwiastek z 2 razy x plus pierwiastek z 2. No tutaj ten nawias jest niepotrzebny, ale może niech zostanie. No i co? I teraz mamy rozwiązać równanie p od x równe 0, tak? Czyli x kwadrat plus 9, x minus pierwiastek z 2, x plus pierwiastek z 2 ma być równe 0. No to co? To wiemy, że iloczyn, po to, aby iloczyn liczb był 0, wystarczy, aby jeden z czynników był 0. Czyli mamy takie możliwości. X kwadrat plus 9 równe 0. No tutaj niemożliwe, to już wiemy, niemożliwe.
No bo to jest zawsze dodatnie. Lub x równe 0, no właśnie, mamy jedno, już jedno rozwiązanie, lub x minus pierwiastek z 2 równe 0, lub x plus pierwiastek z 2 równe 0. No czyli co? Czyli x równe 0 lub x równe pierwiastek z 2 lub x równe minus pierwiastek z 2. No zatem mamy nasze równanie, ma 3 rozwiązania i nasz wielomian ma 3 pierwiastki rzeczywiste. No. To są te pierwiastki, czyli co? Czyli tak, znajdź wszystkie, to już wiemy, to jest 0, czyli tutaj zbiór tych pierwiastków to jest minus pierwiastek z 2, 0 pierwiastek z 2, 3 pierwiastki. Ile punktów wspólnych? No, punktów wspólnych ma 3, zaraz naszkicujemy wykres tego wielomianu, no i najmniejszy pierwiastek, no widzimy, to jest minus pierwiastek z 2. No. Teraz tak, to możemy naszkicować wykres naszego wielomianu. Mianowicie to jest wielomian piątego stopnia, on ma 3 pierwiastki, czyli tak, tu będzie pierwiastek z 2, 0 i minus pierwiastek z 2. Jeżeli popatrzymy na nasz wielomian tutaj, to widzimy, że on ma same nieparzyste potęgi, czyli to jest funkcja nieparzysta. Prawda? Wobec tego tu jest, no może naszkicujmy to, tu jest dodatni, potem tu jest tak, i ma być funkcja nieparzysta, no to jakoś tam mniej więcej coś takiego. To jest nasz wielomian p od x, no i on przecina w trzech miejscach osią x. Więc tak, wielomian stopnia piątego może mieć co najwyżej 5 pierwiastków rzeczywistych, ale może też mieć mniej. Zobaczmy może, jakie są przykłady. No powiedzmy, może mieć 1, na przykład x do piątej. Tak? To jest pierwiastek, tylko w jednym miejscu przecina oś o x, prawda? Czyli jeden pierwiastek. Czasem mówi się, że ten pierwiastek jest jeden, ale pięciokrotny, prawda? Po to, aby mieć taki fakt, że wielomian stopnia n ma zawsze n pierwiastków zespolonych, ale one są liczone z krotnościami, czyli jakby w takiej sytuacji mówi się, że ten pierwiastek jest pięciokrotny. No dobrze, może mieć dwa pierwiastki, na przykład no x minus 1 do kwadratu x plus 2 razy x kwadrat plus 3. Na przykład, tak, ma pierwiastki x równe 1, to jest właśnie dwukrotny pierwiastek, i x równe minus 2, a to nie jest nigdzie 0. Wobec tego ten wykres tego wielomianu w dwóch miejscach przecina oś x-ów. I teraz ten kwadrat tu się objawia w ten sposób, tak jak tutaj narysowałem, że ten wykres tak dotyka do osi, nie przecina. Prawda? Czyli w punkcie 1 ten wykres właśnie do tej osi dotyka, a nie przecina tak jak tutaj, tylko dotyka do osi tak jak tutaj. No wreszcie może mieć trzy pierwiastki, trzy różne pierwiastki, czyli na przykład x minus 1, x minus 2, x minus 3, no i jeszcze x kwadrat plus 2. Tak? O. To jest tak jak, z grubsza tak jak mamy tutaj, to jest wielomian piątego stopnia, on przecina oś o x w trzech miejscach. Wreszcie może mieć pierwiastków 4, czyli na przykład x minus 1 do kwadratu razy x minus 2 razy x minus 3 razy x minus 4. No, teraz ten wielomian ma 4 pierwiastki rzeczywiste, no i wreszcie może mieć 5, czyli w pełni rozkład na czynniki, na przykład taki wielomian. No i razy jeszcze, razy x minus 5. No, czyli wielomian stopnia piątego może mieć od 1 do 5 pierwiastków rzeczywistych, przy czym wielomiany stopnia nieparzystego zawsze mają przynajmniej jeden pierwiastek rzeczywisty. Natomiast wielomiany stopnia parzystego, no może się zdarzyć, że nie mają w ogóle pierwiastków rzeczywistych. No, na przykład wielomian x kwadrat plus 1, prawda? Taki wielomian stopnia drugiego, no nie ma
pierwiastka rzeczywistego. No podobnie jak wielomian zamiast dwójki, możemy tu wpisać szóstkę, ósemkę, no dowolną parzystą potęgę i takie wielomiany nie mają pierwiastków rzeczywistych.